Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tor152 i moi drodzy, witam Was w szóstym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, teleportujemy się do Ardei, żeby się przespać, bo nie chcę wyruszać nocą, żebyście cokolwiek widzieli na YouTubie. Więc zrobimy tak, dopiero odpaliłam grę, więc mogą być jakieś tam minimalne ścinki przez pierwsze sekundy. No i co? I chyba idziemy do Faring, tak jak była mowa w poprzednim odcinku. Tak mi się wydaje przynajmniej. Musimy teraz troszeczkę nadgonić, ale to nie będzie jakiś wielki problem. Tutaj po tych terenach miałam jeszcze pobiegać, coś powybijać, ale szczerze mówiąc to nie wiem, czy jest chwilowo na to jakiś większy sens. Bo tak naprawdę to chyba nie. Przydałoby się nauczyć pomału polować. Mamy 14 punktów nauki. Ja bym potrzebowała skurowania. 125, no czyli do Jensa możemy zawitać, chociaż moment, nie no, do kolejnego poziomu to zostało hen hen i ciut ciut. Kurde, jak to jest, że tam byłam, a tu nie byłam? Kurde, no i się zaczyna moje podróżowanie. Dobra, no chyba wypadałoby przestać tutaj po prostu chodzić. Zastanawiam się, którędy do tego Faring iść. Musimy się kierować na Vanguard. I to jest rzecz, którą na pewno wiem. Dobra. Nie pogubiłam się, idziemy do myśliwego. I zobaczymy, co uda nam się znaleźć. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę spóźniony. Bo tak wyszło. Dobra, piątkę. Piątkę. No i cztery punkty. Obdzierać ze skóry. Gady. Zwierzęta. Trójkę. No, czyli jak wbijemy nowy poziom, to będziemy mogli się tego nauczyć. Co się z tą kamerą nagle stało? Ej, ale dziwnie. Jak zrobię F5 i się wczytam, to się poprawi? Bardzo bym była ucieszona. Bo się coś dziwnego stało. Nie wiem. Odcinek będzie spóźniony, bo nie miałam po prostu czasu na nagrywanie. Wczoraj. Ja w ogóle tak się skapnęłam, że nawet laptopa nie włączyłam ani na chwilę. Tak bardzo byłam zajęta. Wiecie, umówiłam się z kuzynką, z którą się dawno nie widziałam i po prostu ogarniałam dom, bo chciałam ją zaprosić do nowego mieszkania. Dla niej oczywiście nowego, bo już mieszkam tutaj 2 lata. No, ale tak bywa i wiecie, ogarnianie wszystkich spraw typu śniadanie, obiad, sprzątanie, wszystko po prostu, no to wyszło tak, a nie inaczej. Czy to jest... Tak, i Jomar sobie idzie na piechotkę. Dobrze, to niech idzie. I właśnie tak to teraz wszystko się kreuje. My się kierujemy na Vanguard. Kurde, troszeczkę się cykam. Jeszcze nigdy tak nie robiłam, żebym szła na takim etapie do Faring. A już na pewno nie tędy, bo tędy to rzadko kiedy chodzę. Mamy pierwszego nosorożca w grze i ja niestety no nic chyba z niego nie wyciągnę, oprócz ewentualnie mięsa. I on może mi zrobić dosyć sporą krzywdę, jeżeli go szybko nie pokonamy. Nie wiem, czy to dobry pomysł, że idę tędy. Nie spadaj. O Boże, właśnie mi się przypomniało, co tutaj kuźwa jest, a ja tędy idę. To nie jest dobry pomysł, że ja idę teraz do Faring. Oh my god, zapomniałam, że tutaj jest pewien problem. Może obejdziemy tak, że mnie nie zaatakują. Byłoby super. Pewnie już wiecie, o co mi chodzi. Przez chwilę się zastanawiałam, co ten dzik robi. Dobra, bo widzę, że masz jakieś problemy ze sobą.
Tu jest dużo tych dzików. One mi będą kiedyś utrudniać jeszcze też życie. Mianowicie chodzi mi o to, że jak ja tędy idę, to pierwsza rzecz, która tutaj jest niebezpieczna, to są bodajże szraty. A szraty to jest najgorsze gówno świata. Nie ma chyba gorszego przeciwnika od szratów. I to tak centralnie. I kolejnym przeciwnikiem, który może mi dać popalić, są rozpruwacze. No nie wierzę. Mamy odtrutkę, mamy. No niestety. Mała ilość życia przykłada się w takim wypadku do śmierci. Tam może zostawimy. Okej, tu są wilczki. Ja bym chciała się z nimi nie bić, ale to może być niemożliwe. I widzę, że się zacięły. Wiecie, bo my nie umiemy skurowania i to mi bardzo utrudni życie. Chociaż... po prostu nie wykonamy wtedy wszystkich zadań w Faring. O nie, ty masz teraz high grando. Nie. Tak możemy iść. O Boże, nie, naprawdę. Ja chyba gorszej drogi nie mogłam wybrać. Trzeba było iść od strony... od strony Goty. Tylko, żeby iść na Gotę, to trzeba się kierować na Monterę. Dobra, no może przebiegnę jakoś, nie? Tędy. Tu są gobliny, to możemy się pobić. Zrobiłam gdzieś jakiś zapis, bo zaczynam się obawiać o swoje... Oh my gosh. Od kiedy te gobliny są takie strasznie... Nie wierzę. Jeszcze się wpierdzieliłam tutaj. Chodź tu. Jeszcze tu są właśnie nieumarli w tej jaskini. A najlepsze jest to, że tutaj się idzie na Vanguard. A ta ścieżka jest taka trochę do dupy. Bo to jest taka tak naprawdę nie w ogóle ścieżka, taka jak trzeba. Serio. Dobra. Przerośnięty kurczaku. Tak szczerze mówiąc, to mogłam iść po prostu od Jensa tutaj wzdłuż bariery, a ja oczywiście polazłam nie tak jak trzeba. O Boże. Krwiopijca, ścierwoja. Co jeszcze dostanę na twarz? Ja się zastanawiałam, co mnie atakuje. Okej. Nie. Już myślałam, że mnie zatruje. Wiecie co, serio, trzeba było iść tamtędy normalnie. Bo teraz to będzie jeszcze gorzej. Chociaż...
Ardea, no a dlaczego mi nie pokazuje, w którą stronę idę, tylko wszędzie jest, że do Ardei tamtędy? Okej, tamtą ścieżką nie przejdę, to już widzę. Ale tędy górą chyba powinniśmy dać radę przejść. No właśnie, tutaj są też wargi. To jest bardzo... nieprzyjemne. No ale gdyby tak je sobie pojedynczo wyciągnąć... Excuse me. Ale dostanę zaraz w ciry, nie? One są dosyć silne i agresywne. Oh my god. Zaraz pożałuję tego, co robię. Okej, okay, dobra. A może pójdziemy sobie wodą? Albo lasem? Czy coś? Ej. Ja widzę, że chyba mi życie niemiłe jest. No, wodą chyba nie pójdę. Chociaż... Gdzie był do Faring teleport? Dobra. Tamtędy to ja chyba nie chcę iść, tylko bardziej tędy. Okej, żyjemy. Tamtędy nie chcemy przechodzić. Tu też są dalej te wargi. Faring, dziękuję. Dobra, dotarliśmy chyba cali i zdrowi praktycznie. Nie, ja chyba robię błąd, że robię tak to wszystko, ale... Kurde. Chcę to zrobić tak, jak należy. Przynajmniej moim zdaniem. To jest rozpruwacz. Ja chyba na razie nie chcę się z nim bić. Chociaż jakbyśmy poszli do Montery, to też byśmy bili rozpruwacze. To akurat nic wielkiego. Wielki problem to jest tam. No może nie tutaj, ale tam. Już słychać. Jest troll. Okej, dobra. Dobra. Nas interesuje to, żeby się dostać na przełęcz. Co prawda ja tam pewnie umrę 10 tysięcy razy. Ale to już może inna sprawa będzie. Z tobą bym chciała chyba na razie nie gadać. Topór Drwala, super. Z tobą też bym chyba nie chciała gadać. Czy tu są zębacze, czy one tutaj są w Zmierzchu Bogów? Okej, w Zmierzchu Bogów są tutaj, dobra. O, mamy do Faring, tak mi się kojarzyło, że tu jest teleporter. I sporo kilofów, to się może przydać później. I jeszcze druga odnoga. O, tutaj widzę, że możemy sobie nawet robić jakieś spanko, jakbyśmy chyba chcieli. Dobra, zróbmy F5, bo to była droga przez mękę. Jak my stoimy z czasem? No, 15 minut zajęło mi, żeby się tutaj dostać. Niecałe. Nie wiem, z 12? Czy coś? Z czego ominęłam tak naprawdę większość rzeczy? Czy ja właśnie robię speedrun Gothica 3? Nie, no bez przesady. Dobra, bo ja bym chciała porozmawiać konkretnie... Ty mnie zagadasz? Nie. Tylko czego nam trzeba. Mnie interesuje Tom i Wilson. Pomyślę o tym. Dwaj myśliwi. Zastanawiałem się, kiedy przybędziesz. Czemu? Widziałem, jak przybywasz do wioski i wiedziałem, że chcesz się ze mną spotkać. Dobrze. Tylko nam, myśliwym, wolno ruszać na polowania do Nordmaru.
Również my jesteśmy jedynymi, którzy mogą przekraczać przełęcz. No właśnie. Jeśli on gdzie jest ta przełęcz? Na górze przy wieży. Idź po prostu ścieżką. Opowiedz mi o Nordmarze. Polowanie w Nordmarze nie wygląda tak samo jak tutaj. Całą krainę przecinają głębokie rozpadliny, a śmierć czyha w każdym zakamarku. To najlepszy możliwy teren do polowań, ale przy tym najbardziej niebezpieczny. Możesz mnie czegoś nauczyć? Nie jestem nauczycielem. Mogę ci jedynie poradzić, gdzie polować. Jeśli chcesz się czegoś nauczyć, idź do Wilsona. Gdzie mógłbym tu zapolować? W lasach grasuje wataha wilków. Jasne. Gna chętnie odkupi od ciebie ich skóry. Wilków czy wargów? Tylko ty. Chcę się do was przyłączyć. Wygląda to tak. Najpierw musisz mi udowodnić, że znasz się na rzeczy. Wtedy nie będę mieć żadnych zastrzeżeń. Zgoda? Ale nadal nie. Co mam dla ciebie zrobić? Znasz grubego kupca z pustyni Alego? Ciągle gada o jakimś artefakcie. Chcę go upchnąć orkom. Przynieś mi ten artefakt. Jak niby mam to zrobić? A to już twoja sprawa. Zastaw na niego pułapkę, walnij go kilka razy w twarz, ukradnij mu to. Po co ci ten artefakt? Przede wszystkim nie chcę, aby ten gość dostał się do zamku. Jeśli ten artefakt naprawdę pochodzi z Nordmaru, to on go ukradł. Nie przepadam za złodziejami. No nie chcemy tu awantury. Jasne? Dobra, a Wilson gdzie poszedł, bo... Tutaj. Bo ja miałam kiedyś taki błąd, że on mi zniknął, nie? I ja nie mogłam zadania skończyć. Hej! Chcesz ze mną pohandlować, czy chodzi ci o przełęcz? Dobrze ci radzę. Przychodzę od Toma. Toma? Zgodził się? No to mamy problem. Jeszcze nie. Więc tak. Zajmij się naszymi zadaniami, a pójdziemy z tobą polować. Wtedy zostaniesz myśliwym i będziesz mógł przekroczyć przełęcz. Inaczej nie ma mowy. Dobrze. A co z przełęczą? Orkowie ją zablokowali. Mogą ją przekraczać tylko myśliwi. Jeśli mamy cię tam przeprowadzić, to musimy się upewnić, że jesteś właściwym typem. Może lepiej nie. Co mam zrobić? Sprzedaj dla mnie tę skórę cieniostwora. Chcę, abyś ją sprzedał Gnarowi. Orkowi stojącemu przed zamkiem. I weź za nią 500 sztuk złota. Gdzie znajdę Gnara? Zwykle stoi przed zamkiem. Możesz mnie czegoś nauczyć? Za 50 sztuk złota pokażę ci, jak się poluje. Wiesz co, no dobra. Chcę się od ciebie uczyć. Masz złoto? Proszę. Dobrze. Wiecie, przyda mi się to, bo jak później zbijemy poziom, to ja nie będę specjalnie latać do innych miast, do myśliwych w sumie, bo to jest bez sensu. Pokaż mi swoje towary. Co ty masz? Masz łuki, to wiadomka. Chyba nie chcę tego słyszeć. Czemu ja nie mam... Mam założony w ogóle amulet życia, czy nie? Czy ja tak sobie biegam bez niczego? Mam. Ale nadal mi się... Pierścień ochrony przed strzałami do wytrzymałości. Parowanie ciosów tarczą też bym się chciała nauczyć. No ale kurde, to polowanie, bo jednak zależy mi, żeby się dostać do tego Faring, znaczy się na przełęcz, jak najszybciej, wiadomo. Dobrze, to mamy zadanie. Tylko Wilson, ty mi proszę cię, nie znikaj, dobra? Błagam cię, nie zniknij mi, bo się narobi dopiero problemów. Nordmar, no dziękuję bardzo. Gnar miał stać przed zamkiem, czyli tutaj. Pogadajmy z nim. Stać, czego chcesz? Chcesz kupić tę skórę cieniostwora? Pokaż mi ją. Wyrazy szacunku dla myśliwego. Ta skóra to nie lada trofeum. Skąd ją masz? Sprzedaję ją dla Wilsona. To świetny myśliwy. Proszę, 400 złotych monet. Kupuję ją. Ta skóra kosztuje 500 złotych monet. Uważaj, co mówisz. Zapłaciłem ci. Skóra należy do mnie. Dobra, i to jest bardzo podchwytliwa rzecz. I to bardzo. Dobra. Gnar ma już skórę. Doskonale. Daj mi złoto. Gnar dał mi tylko 400 sztuk złota. Wiem,
Nigdy nie będziesz dobrym sprzedawcą futer, ale przynajmniej jesteś uczciwy. Jeśli o mnie chodzi, to możesz się do nas dołączyć. Dobra, jeszcze musimy ogarnąć Toma. On mówił o tym gościu. O, właśnie o tobie. A, kolejny wędrowiec. Ty również udajesz się do zamku? Mam nadzieję, że masz przy sobie odpowiedni prezent. Byłeś już w zamku? Nie. Orkowie nie pozwalają mi wejść do środka. Khan jest bardzo zajęty. Ale jestem pewien, że to się wkrótce zmieni. Każdego można kupić. Muszę się tylko dowiedzieć, jaka jest cena orków. O co chodzi z tym prezentem? Dla wielkiego Khana? Ja mam artefakt z Nordmaru. Kosztował mnie sporo złota, ale ta inwestycja zwróci mi się z zyskiem. Opowiedz mi o Nordmarze. Miałem szczęście, że udało mi się przekroczyć przełęcz. Kosztowało mnie to 3 flaszki gorzałki. Na szczęście to był ten podły nordmarski burzun. Fuj, to świństwo nie nadaje się do picia. No dobrze, co się stało w Nordmarze? No więc, nawet dzikie zębacze nie zaciągną mnie tam z powrotem. Strasznie tam zimno i cholernie łatwo się tam zgubić. Gdyby nie mój przewodnik, pewnie byłoby już po mnie. To on sprzedał mi ten artefakt. Jaki artefakt? Kamień. Ci barbarzyńscy ignoranci po prostu zostawili go na ziemi. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Dobrze, no to my idziemy w takim razie cię okraść z tego pięknego artefaktu, który jakoby masz. Bo on jest tutaj. I jest to też ciężka skrzynia tak w ogóle, także mamy kolejną. A tutaj mamy rapier. No, lepsza broń od mojej, którą mam. I mamy kamień przodków. Ali ukradł ten kamień przodków w Nordmarze. Należy do niejakiego Einara. Złodziejskie plus jeden. Dobra, ten rapierek, to ja mogę chyba zaostrzyć, no nie? Wilson, czy ty jesteś dalej na swoim miejscu? Ty istniejesz? Istniejesz. Toma. Oto amulet Alego. Miałem rację. Rzeczywiście go ukradł. Wiesz, co to jest? Kamień przodków z Nordmaru. Jesteś człowiekiem czynu. Jeśli o mnie chodzi, to możesz do nas dołączyć. Szczegóły ustal z Wilsonem. Kamień przodków? Co to takiego? Nordmarczycy umieszczają je przy jaskiniach, w których chowają swych przodków. Ma to uspokajać ich duchy. Ali to zwykła paskudna hiena cmentarna. Mogę zanieść kamień przodków do Nordmaru. Pomówimy o tym, gdy już będziesz jednym z nas. Dobra, no to z Wilsonem powinnam pogadać, tylko że... Okej, zbliżamy się do nowego poziomu. To brzmi zachęcająco. Przyjmujecie mnie? A co z Tomem? Nie ma nic przeciwko. W takim razie do zostania myśliwym brakuje ci już tylko jednego. Udanego polowania. Po drugiej stronie rzeki, koło cmentarza, pojawiają się topielce. Korok chce, aby przestały. Zaprowadzę cię tam. A to już? Tak od razu? No dobra. Najwyżej skórek nie pozbieram z nich. Ja mam nadzieję, że ty mi pomożesz, wiesz, stary? Bo to byłoby potrzebne bardzo. Sporo was tutaj tych bestii jest więcej. Dobra, ty mi chyba pomożesz. Ale nie to malej. Uwielbiam to po prostu. Dobra, nie wiem, czy robienie takiej sieki to dobry pomysł. Może i tak. Nie bij Toma, znaczy Wilsona. O matko. Dobra, mam nadzieję, że tamtemu nic nie będzie. Dobra.
Okej, mamy nowy poziom, tylko ten topielec mnie zaraz zabije. Tutaj zawsze są takie lagi, z tego co zauważyłam w tym miejscu. To załatwi sprawę. Topielce nie żyją. Umowa stoi. Jesteś teraz jednym z nas. Moje ok cię nie zatrzyma. Zobaczymy. Dobra, no oczywiście z nich nic nie zabiorę. To co, może pójdziemy się przekimać, no bo tak bez sensu wydawać, wiecie, jakby miksturkę zużywać do tego. To się mijałoby z celem chyba. No to dobrze. Dobra, czyli jesteśmy już myśliwym, tak? No to by wyszło. Tylko tak, Wilson, póki ja pamiętam, to weź mnie naucz o polowaniu. Obdzierać zwierzęta ze skóry. Cichy łowca jeszcze potrzebuje. Czyli jak się podkradać do dzikich zwierząt. Nie masz dość złota. Jak to nie mam złota? Czekaj. To pohandlujemy. Tu mam tych tarcz od groma. Tego nie będę nosić. Amulet mogę mieć i tak tylko jeden. Tutaj te rzeczy przydałoby się opchnąć. Opchnęłam to. Zostawię sobie ten nóż asasyna. Kościany łuk. Łuk myśliwski. To chyba gorsze było. Ostry bełt. Ciężką kuszę jedną zostawimy. Dołóż złoto. Handluj. I teraz z takich pierdółek. Masz jeszcze te rzeczy. Tu jeden młotek, piła, to. Łopata mi wystarczy jedna, skóry zostają. I dobra, i teraz o polowaniu. Jak podkradać się do dzikich zwierząt? To co innego niż podkradanie się do ludzi. Tylko w ten sposób możesz podejść dzikie zwierzę. Zawsze zakradaj się od tyłu. I nie myśl sobie, że zwierzyna nie wyczuje twojego zapachu. Jeśli podejdziesz za blisko, to koniec. Dlatego najlepszą bronią do polowań jest łuk. Dobra. Jak obdzierać zwierzęta ze skóry? Rozetnij ofiarę i pewnym ruchem ściągnij z niej skórę. Najważniejsza sprawa, zawsze od tyłu do przodu. To proste, kiedy już nabierze się wprawy. Dobra, jakbym chciała gady obdzierać? Nie jesteś na to gotowy. Trzy punkty nauki. Dobra, to na razie zostawimy to w spokoju. To mnie bardziej obchodzi, bo te skóry wilków będą mi potrzebne. To co, tutaj były jakieś łóżka, to chyba możemy się iść przekimać. I co, to było takie proste? Coś mi się wydaje, że tak prosto do Nordmaru nie pójdę. Na pewno nie, no bez przesady. To by było zbyt dziwne. No ale nie wiem, możemy spróbować iść na przełęcz i zobaczymy, co Mojok powie. Może nas puści. Byłoby super. Nie ukrywam, że nie. Kurde, no normalnie nie wierzę, że w takim, na takim wczesnym etapie idę do Nordmaru. To jest po prostu dla mnie trochę śmieszne, ale wiecie, my tam nie idziemy na amen, tylko na troszkę. Stój, Mora. Co się stało? Nie powinno cię tu być. Zawracam. Jestem myśliwym. Mogę przejść? To, że jesteś myśliwym, wcale nie oznacza, że uda ci się tam przeżyć. Trzymaj się z dala od orków i od tego wielkiego pieca. Rozumiesz? A teraz w drogę do Nordmaru. I postaraj się przeżyć. O! Okej. Nowy poziom już znowu wbiłam. To by się przydało to parowanie nauczyć. Czy tutaj ktoś uczył siły? Nie wiem. To co? Może udamy się do na przykład Cape Dan? Zanim pójdę, no bo ta tarcza się przyda. Udamy się do Cape Dan i do Buforda. No nie chciałam się wracać do innego miasta, ale jednak trzeba, wychodzi na to. Załatwiłeś bandytów Ortegi. Całkiem nieźle. Dostaniesz za to dodatkową zapłatę. O, dziękuję. Nauczysz mnie walki?
Nie jesteś na to gotowy. Brak ci siły 7, co? 2, 3. No już mi nie starczy na parowanie ciosów. Nie jesteś na... O, i w ogóle potrzebuję najpierw lepszej walki. Brak ci... Okej, no to przyszłam tutaj bez sensu. Dobra, kolejny poziom potrzebuję. Jakby to kurde zrobić, nie wiem. Dobra, wracamy do Faring. Problem z Faring jest taki, że mnie wyrzuci chyba na początku miasta. No. Ale to nic. Przebiegniemy się jeszcze raz. Mogłabym tutaj zrobić arenę, ale nie chce mi się za bardzo. Właśnie, bo tutaj była gdzieś osełka. Kurde, byłam obok Buforda i mogłam sobie zaostrzyć, a teraz będzie tutaj ten najemnik. Zajmij się swoimi sprawami. Odłóż broń. Nie, ty jesteś przypięty do tego po prostu... Pewnego dnia. Jak rzep do psiego ogona. Dobra, no muszę sobie poradzić z tym, co mam, jakkolwiek źle to nie brzmi. A czy ja nie mogę już teraz lepszego łuku założyć? Oczywiście, że mogę. Nie tutaj. W drugą stronę. Wiecie, ja uważam, że bez sensu jest aktualnie robienie reputacji tutaj w Faring, bo i tak większości rzeczy nie będziemy w stanie za bardzo chyba zrobić. Na przykład zabić trolla. To by było po prostu bez sensu. Więc nie będziemy tego po prostu robić. No i co? I możemy wyjść. Kurczę, ale dziwnie. W tej, wiecie, tej zbroi tego buntownika, taki najsłabszy po prostu. No ale może wreszcie pancerz Nordmarczyka będzie miał więcej sensu. W tym wypadku. Tak podejrzewam. Dobra, tutaj jest gościu, który będzie miał zadanie. Chyba by się przydało go ogarnąć. Przybywasz z Faring? Tak. Dobra, możesz mi pomóc. Ścigam złodzieja. Kogo okradziono? Mnie. Ktoś napadł mnie w nocy i okradł. Myśleli chyba, że nie żyję. Ale nie mam zamiaru ułatwiać życia złodziejowi. Odzyskam mój kamień. Potrzebujesz pomocy? Owszem. Przyszedłem tu tropem złodzieja. Ukrył się w mieście, a mnie nie wpuszczają tam orkowie. Co skradziono? Kamień przodków. Dziedzictwo naszych ojców. Kamień przodków? Co to takiego? Magiczny kamień. Dzięki niemu można zdobyć moce zmarłych. Brzmi nieźle. Tylko brzmi. Martwi wcale nie śpią i nie wpuszczą cię do swych grobów. Trzeba z nimi walczyć. A ja wolałbym potykać się z tuzinem orków niż z duchem. Po co ci kamień przodków? Jestem zabójcą orków, z klanu ognia. Mam zaczerpnąć z niego moc jego twórcy i wykorzystać ją do walki z orkami. Moc trupa? O co tu chodzi? Twórcy kamieni przodków pragnęli strzec Nordmaru również po swojej śmierci. Właśnie dlatego je stworzyli. Kim jest ten złodziej? Grubas w sukience. Pochodzi z południa. Tam pustynię pokrywa piasek, nie lód. Masz na myśli Alego? Tak, właśnie tak się nazywa. Przyniosę kamień przodków. Pośpiesz się. Duchy umarłych nie odpoczywają. Dobra, no możemy mu od razu to przynieść, wydaje mi się. Jezu, moje świnki coś tam dziwnego robią. To wiecie co? To chyba będzie wygodniej się tepnąć do Faring. Boże, one tam dyskusje prowadzą. Bo Tom ma kamień przodków. A nie chcę tego słyszeć. Nie mówcie mi. Uff. Tylko tego nam trzeba. Zaniosę kamień przodków do Nordmaru. Zgoda. Masz. Dobrze się tym zaopiekuj. No i dobra, dziękuję.
No i znowu trzeba biec na górę, no. Trudno, się mówi. Grubas w sukience, no widzę. Okej. Okay. A ty tutaj idziesz? Jaki on jest dziwny, kurde, łazi bez sensu, nie wiem po co. I na co po prostu. O Boże. Wiecie co? Skoro idziemy do Nordomaru, to się przyda woda. Tak, zdecydowanie. Mi się kojarzyło, że ten Radgar może mnie zabrać do klanu Wilka, ale chyba mi się wydawało tylko. No, ale możemy mu pomóc przy okazji. A to jest zadanie, przepraszam bardzo... Tak, do klanu ognia po prostu. A czy jak ja mu to oddam, to od razu muszę z nim iść? Nie wiem, mam nadzieję, że nie. Oto twój kamień przodków. Doskonale! Nie wiem jednak, czy sobie z tym poradzę. Z czym? Z wejściem do jaskini. Nie jestem tchórzem, ale kiepsko się czuję w roli tucznika idącego na rzeź. Zatrzymam kamień i poczekam w pobliżu jaskini. Jest tam taka chata. Jeśli zechcesz, możemy pójść razem. W sumie moglibyśmy go pójść samego też ewentualnie, albo właśnie pójść też z nim. On by wybił część potworów. Tylko czy mi to jest potrzebne? Nie, idź sam. No dobra, może jeszcze kiedyś się spotkamy. Będę w chacie Pedara. Dobra, zrobimy inaczej. Ja mu nie będę tego kamienia na razie oddawać. Tylko po prostu wejdziemy do Nordmaru i spróbujemy się kierować na klan Wilka. Bo to jest miejsce, które nas interesuje. Mam nadzieję, że sama trafię do miejsca, gdzie muszę. No chciałabym. W sumie co jak co. Ale było chyba bezpieczniej iść jednak z nim. Nie wiem. Wiecie, on wie jak chodzić, ja nie wiem w ogóle. Może by przejść jakoś tędy? Tam jest obóz orków. Dobra, wiecie co? Chyba jednak go wezmę. Bo on nas przeprowadzi przynajmniej przez kawałek i potem będzie nam łatwiej dojść do klanu Wilka. Bo ja nie wiem, jak się stąd idzie, a niestety jak wejdziemy do Nordmaru, to od razu nie ma żadnych wskaźników, jak iść i gdzie. A tak to on nas podprowadzi pod konkretne miejsce i też będzie dobrze. Także chodźmy z nim. Pójdę z tobą. Daj znać, kiedy będziemy mogli ruszyć. A, w ten sposób. Co zrobisz ze złodziejem? Najpierw muszę go dorwać, ale to nie o złodzieja chodzi. Ważny jest kamień. No ale mamy już kamień. Dobra, chodźmy. Chodźmy. Najwyżej tego pożałuję. A jak my w ogóle stoimy z czasem? My dojdziemy tam dzisiaj? No, trochę może być kłopot. Będzie dłuższy film. No, tak mi się kojarzyło właśnie, że on pójdzie tędy, tylko wiecie, ja z rozpruwaczami nie mam jeszcze takiego... No, nie potrafię. Jeszcze się bić.
mówiąc wprost, po prostu nie miałam do czynienia. Czy ty na mnie poczekasz? Bo ja bym chciała od razu tą żyłkę. Tak jest, poczekasz na mnie. Obryłki rudy się przydadzą, bo to jest surowiec, który jest jednym z ważniejszych tu. Jest najważniejszy. Okej, jakieś dziwne zwody robisz. O, mamy wilki. Co ty robisz, chłopie? Kocham. Jeszcze jedna cholerna betka. O, i tutaj właśnie jest też do klanu wilka od razu to. Pokazałeś mu. Ale wiesz, że to nie jest koniec, gościu. Ale głupie. O Boże. O matko. To jest błąd, że ja tu idę. Straszne. Nic tu nie ma. Przynajmniej to wydobyłam. Nie, 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 poczekaj. Nie. O mój Boże. Ty nic nie rozumiesz. To ty nic nie rozumiesz, kurwa. Nie wierzę. Co jeszcze? Wilki, nosorożce. Już nie mam zapisu, zanim z nim nie polazłam. No kurde! Co to miało być? O Boże, dobra. Ja mam jeszcze cierpliwość. Tak myślę. Chyba. Czy te nosorożce znowu tu przybiegną? Nie wiem. Chodź, 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 biegniemy. A może by tak olać te wilki, dopóki nas nie zaatakują. Jezu, nie rób tego znowu, chodź. Klan Młota. Ja chcę do klanu Wilka iść. Dobra, żyjemy. Ale w sumie z klanu Młota nas może mord zaprowadzić do klanu Wilka. A ty zbiegniesz za mną, tak? Te bestie nie zostawią nas w spokoju. No nie, chyba nie. Okej. Pokazałeś mu, żałosna kreaturo. Coś nas niby atakowało więcej, ale nie wiem co. Ale w sumie faktycznie, bo prościej będzie trafić do klanu. Co mnie atakuje? Nie mam pojęcia. Jeleń. Nie, no dobra, to nie był wcale jeleń. Dobra, jesteśmy pod grobowcem. Dobra, jesteśmy. Oto grobowiec. Ale ja tam nie wejdę. Nad jaskinią stoi chata. Na razie tam się zatrzymam. Pedar to mój dobry przyjaciel. Kto spoczywa w tym grobowcu? Einar, wielki wojownik z mego klanu. Orkowie wciągnęli go w zasadzkę. Nie miał szans, ale przed śmiercią zabił jeszcze 30 napastników. Kiedy nastąpił ten atak? Dawno temu. Mimo to czyny Einara wciąż sławi się przy ogniskach mojego klanu. Czy w grobowcu Einara ukryto jakieś skarby? Krążą na ten temat różne opowieści. Nikt nie wie, ile w nich prawdy. Jakie to opowieści? Niektórzy z nas wierzą, że wraz z wojownikiem pochowano jego hełm. Brzmi nieźle. Nie wiem, czy ten hełm jest naprawdę magiczny. Nikt tego nie wie. Jeśli chcesz się o tym przekonać, musisz sam tam iść. Tych bestii jest więcej! Na razie podziękuję. Nie zrobiłam zapisu. Nie, proszę cię. Pokazałeś mu. Coś się tutaj dzieje dziwnego. Radgar, bo...
niedobrze. Najwyżej będziemy cheatować sobie kamień. Pierdzielę to. Moi drodzy, a wiecie co, może się wczyta, może się odbaguje. Powinniśmy kończyć ten odcinek i może to nie jest najbezpieczniejsze miejsce, żeby się pożegnać, ale mam w planach udać się do klanu Młota. O, dziękuję bardzo. Mam w planach udać się do klanu Młota stąd, bo widzieliśmy sporo tabliczek. Te bestie nie zostawią nas w spokoju. Dobra, moi drodzy, ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Okej, okay. Mam 0 HP. Nikt nie będzie za Tobą tęsknił. Moje HP wynosi 2. No, to powiem tak. Dziękuję Wam serdecznie, jeżeli Wam się podobało. Zachęcam Was do zostawienia po sobie czegoś fajnego, łapki, subskrypcji, komentarza. Lecę montować dla Was ten film. W kolejnym udamy się do klanu Młota, gdzie spróbujemy stamtąd udać się, myślę, do klanu Wilka od razu. No i kurde, Nordmar, no. Nie zabawimy tutaj długo. Postaramy się znaleźć Xardasa i wybywamy stąd. Trzymajcie się. Cześć.